to nagle zrozumiałem i zobaczyłem, posłuchajcie, jakie piekło mogą ludzie przechodzić na ziemi. Kiedy moi przyjaciele opowiadali o tym, jako młodzi chłopcy, będąc gdzieś na ucieczce, byli wykorzystywani przez obcych facetów, zarabiając pieniądze. Kiedy młode dziewczyny opowiadały o tym, jak oddawały się po to, aby zarobić na sukienkę. Kiedy patrzyłem na to i słuchałem, słuchajcie, włosy mi stawały na głowie. Kiedy słuchałem opowieści ludzi, którzy dzień w dzień pili, dlatego że opowiadali o jakimś zdarzeniu, kiedy ktoś ich wykorzystał seksualnie. Czy to był ktoś w domu, czy ktoś na zewnątrz, czy jakiś wujek. Posłuchajcie, przed moimi oczami wymalowywało się piekło. Kiedy patrzyłem na dziewczyny, które widziałem, jak wzrastały w domu alkoholików, i kiedy potem patrzyłem, jak one wzrastały, jak rosły, i potem przychodził taki moment, kiedy zaczynały wybierać sobie mężów i nagle trafiały z piekła w piekło, z deszczu pod rynnę. Brały sobie często faceta, który był jeszcze gorszy niż ich ojciec. Kiedy spotykałem kobiety, które siadały i nieraz w chwili szczerości opowiadały mi o tym, jak znęca się nad nimi w domu ich mąż, jak je prześladuje. Myślałem sobie, coś niesamowitego, przecież to jest piekło na ziemi. Posłuchajcie, i kiedy zebrałem te wszystkie historie, kiedy patrzyłem przez te wszystkie moje wydarzenia, przez ten cały czas, który spędziłem z nimi, patrzyłem na to. Posłuchajcie, gdzieś w tych wszystkich świadectwach wołała jedna rzecz. Wołała jedna rzecz. Brak miłości. Brak miłości. Ci ludzie nie doznali miłości. Te dzieci nie spotkały się z miłością w swoich domach. Ci ludzie spotkali miłość w wypaczony sposób. Ci ludzie nie doświadczali miłości w swoich związkach. Posłuchajcie, i ja chcę wam powiedzieć, że jeżeli jesteś człowiekiem, który tak doświadczył to w swoim życiu, jeżeli jesteś człowiekiem, który znajduje cząstkę tego w swoim życiu, to jest ktoś, kto 2 tygodnie temu, może z ulicy, to 2000 lat temu jest ktoś, kto przyszedł na ziemię, aby obdarzyć każdego z nas największą, najwspanialszą, najszczerszą miłością. Chcę ci powiedzieć, że 2000 lat temu Bóg objawił swoją miłość, zsyłając Jezusa Chrystusa na ziemię, aby każdy, kto weń wierzy, mógł żyć wiecznie i być szczęśliwy. Biblia mówi, że tak Bóg świat umiłował. Tak Bóg świat umiłował, że swojego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Posłuchajcie, i to jest ktoś, kto każdego dnia stoi u twoich bram, u bram twojego serca i puka. I puka i czeka, aż pozwolisz, aby wszedł do twojego życia i aby zmienił twoje życie z piekła w niebo. Miłość Boża jest miłością za darmo. Jest miłością, która została dana dzisiaj każdemu człowiekowi. I każdy, kto przyjmie Jezusa Chrystusa dzisiaj, będzie mógł tego doświadczyć. Posłuchajcie, to nie jest kwestia słów, to nie jest kwestia jakichś regułek, to nie jest kwestia jakichś obyczajów, ale to jest kwestia kogoś, kto naprawdę cię kocha. Kogoś, kto przyszedł, aby wziąć cię w swoje ramiona, aby utulić twój płacz, aby utulić twój ból. Ktoś, kto przyszedł po to, aby wymazać wszelkie złe wspomnienia i aby dać ci nowy dzień, wolność od przeszłości i szczęście w przyszłości. Ja chcę, żebyś zapamiętała jedno. Wybór zawsze należy do ciebie. Wybór zawsze należy do ciebie. Możesz być człowiekiem związanym tym wszystkim, co cię kiedyś skrzywdziło, tym wszystkim, co kiedyś cię zraniło, i możesz przed tym uciekać, zabijając, trzpając, biegnąc w jakiś szalony pęd życia, ale przed sobą nie uciekniesz. Ale możesz także wybrać wolność w Jezusie Chrystusie, przebaczenie, uwolnienie, obmycie, nowy dzień, nowe życie. Spróbuj, a kiedy doświadczysz, będziesz się śmiał i być może będziesz żałował, że tak długo na to czekałeś, że tak długo pozwoliłeś Jezusowi Chrystusowi czekać na ten moment, kiedy będzie mógł wejść do twojego życia i zmienić je.
chciałbym zostawić cię z tą prawdą. Bóg cię kocha bez względu na to, kim jesteś i bez względu na to, co robisz. Bóg jest Bogiem miłości, który pragnie obdarzyć cię tym, co ma największym. Swoją miłością, swoim pokojem, swoją radością, swoim szczęściem. Wszystko zawsze zależy od ciebie, od twojego kroku, od twojej decyzji. Niech Bóg da ci mądrość i niech Bóg da ci siłę do tego, abyś nie zwlekał, nie zwlekała, lecz abyś otworzyła swoje życie przed tym, który jest miłością największą i najpiękniejszą, miłością, jakiej nigdy większej nie poznał świat. Niech was Bóg błogosławi.